Witam serdecznie Państwa. Nazywam się Ryszard Stocki. Przez wiele lat zajmowałem się patologiami organizacyjnymi. Wśród tych patologii znalazłem coś, co można by nazwać mitami współczesnymi. Coś, co tworzą, generują organizacje, żeby więcej zarobić. Chciałbym Państwu w tym cyklu o tych mitach właśnie opowiedzieć. Po pierwsze, w dzisiejszym odcinku chciałbym wytłumaczyć Państwu, dlaczego zajmowanie się mitami jest takie ważne. Jak wiemy, mity to wierzenia, wierzenia w innych bogów. A wiemy również, że jeżeli wierzyć w to, a tak jest, że kolejność dekalogu ma znaczenie, to nie będziesz miał bogów cudzych przede mną jest pierwszym przykazaniem dekalogu. Jeśli tak, to oznacza, że wiara w innych bogów poprzedza wszystkie inne grzechy, jakie możemy mieć. Czyli jest można powiedzieć, u podłoża wszystkich innych grzechów. Zresztą również w dwóch przykazaniach miłości miłość Boga jest również na pierwszym miejscu. To by oznaczało, że kradzież, cudzołóstwo, kłamstwo, to wszystko są jakby konsekwencje czegoś, co jest dużo poważniejsze, to znaczy wiary w innego Boga. Myślę, że dobrym przykładem tutaj może być na przykład gorączka złota, czyli wiara w Boga, wiara w złoto, pieniądz jako swoistego bożka Boga. Wiemy, jakie konsekwencje taka wiara właśnie do jakich konsekwencji potem prowadzi. W związku z tym to właśnie tego rodzaju grzechy są zbudowane na tym pierwszym, najważniejszym przykazaniu: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Dlatego wydaje się, że zajmowanie się mitami i innymi bogami, w które każe nam wierzyć świat lub sami decydujemy się na taką wiarę, jest tutaj szczególnie ważne. Drugi powód, dla którego chciałbym mówić o mitach, to jest coś, co się nazywa synkretyzmem. Synkretyzm to jest takie zjawisko religijne, które sam osobiście widziałem, spotkałem na Kubie. Na Kubie 60% populacji to katolicy. Chodzą do kościoła, przystępują do sakramentów, ale jeżeli poszlibyście Państwo nad morze, co mi się akurat zdarzyło, i zobaczycie, że od czasu do czasu przychodzi tam jakaś grupka kobiet na przykład i zaczynają swoistego rodzaju rytuały wyrzucania duchów na przykład. Jak pójdziecie Państwo do szpitala, to okazuje się, że przed szpitalem spotkacie, zobaczycie figurki różnych, można kupić figurki różnych bóstw, które niby to są figurki świętych, świętego Lazarusa, którego tam bardzo czczą właśnie jako tego, który był uzdrowiony, ale tak naprawdę jest to bożek pogański, afrykański, za którego oni wstawiają właśnie świętego Lazarusa i tak dalej. To można powiedzieć, że w synkretyzmie chodzi o to, że z jednej strony modlimy się tutaj oficjalnie i wierzymy w Boga, ale z drugiej strony na wszelki wypadek mamy jakieś takie zaplecze pogańskie, wiarę w nasze własne gusła. I możemy się śmiać z Kubańczyków, ale kiedy obserwuję to, co dzieje się często właśnie w różnych miejscach w naszym chrześcijańskim kraju, mam wrażenie, że wcale nie jesteśmy tacy inni od Kubańczyków, że my również uprawiamy swojego rodzaju synkretyzm, chociaż może nie jest on tak silny, to znaczy nie mamy ołtarzyków na polach, które mają zapewnić nam dobry plon, ale można powiedzieć, wiele, wiele wierzeń jest bardzo podobnych do tych właśnie, które znamy, które ja widziałem na Kubie.
trzecim powodem, dla którego warto studiować mity, to jedność. Wiemy, jak bardzo jesteśmy skłóceni. Ja już zresztą mówiłem o tym skłóceniu w jednym z moich nagrań. I chciałbym, żebyśmy dzięki rozpoznaniu mitom, w które wierzymy, mogli się w jakiś sposób porozumieć. Ja może dam przykład, który dobrze ilustruje to, o co tutaj chodzi. Kiedyś gubernatorem, w 1845 roku gubernatorem Nowej Zelandii został niejaki Sir George Grey. I Sir George Grey akurat przyjechał do Nowej Zelandii w momencie, kiedy Maorysi zaczynali wielkie powstania przeciwko Brytyjczykom i sytuacja na Nowej Zelandii była bardzo mocno napięta. Żeby móc w ogóle rządzić tym krajem, Grey nauczył się języka Maorysów, ale okazało się, że to nie wystarcza. W związku z tym postanowił poznać mity Maorysów, na które oni ciągle się powoływali. I co się okazało? Że w momencie, kiedy wręcz napisał traktat o mitach Maorysów, kiedy potrafił odwołać się do ich mitów, zaczynał ich rozumieć i był w stanie w ten sposób z nimi rozmawiać, dopiero kiedy poznał ich mity. Tak sobie myślę, że jeżeli dwie katoliczki albo chrześcijanie nie potrafią się między sobą porozumieć, a tak bardzo często bywa, to prawdopodobnie mają jakieś mity, w które wierzą, a o których nawzajem sobie nie wyjaśniają, nie mówią o nich. No i to prowadzi później do konfliktów. Dokładnie tak jak na Nowej Zelandii. Zresztą ten sposób podchodzenia do kolonizowania różnych ziem od XIX i XX wieku stał się popularny i dokładnie to robiono. Zarówno misjonarze, jak i rządzący starali się poznać mity ludności miejscowej po to, żeby móc się z nimi porozumiewać. Dlatego trzecim, bardzo ważnym powodem, dla którego warto studiować mity, to jest to, abyśmy mogli się nawzajem porozumiewać. Czwartym powodem, dla którego warto studiować mity, to jest to, że mity mogą nam poważnie zaszkodzić. Jest na przykład coś takiego jak bożek nauki. Ludzie uważają, że wszystko to, co naukowe, jest jedyną prawdą. I idąc za tym, można powiedzieć, tokiem rozumowania, czy za tą wiarą w naukę, wierzą w jeden z takich wielu naukowych mitów, mini-mitów, to w to, że promienie słoneczne są szkodliwe dla człowieka. Wyobraźmy sobie to w kontekście, ile lat żyjemy na Ziemi i tak dalej, ale pomijając, nie chcę w tej chwili, bo będę na ten temat, myślę, mówił osobny odcinek, ale teraz co się okazuje? Ponieważ ludzie wierzą w ten mit szkodliwości promieni słonecznych, oczywiście od razu chcę zastrzec, że są ludzie, którzy rzeczywiście mogą mieć problemy ze słońcem, ale to jest osobna sprawa. Mówimy w tej chwili o masowym stosowaniu środków chroniących naszą skórę przed promieniami UV. Teraz co się okazuje? Pozbawiamy się witaminy D3, która ma niesamowite znaczenie dla prewencji bardzo wielu chorób, ale to, co gorsza, wprowadzamy do naszego organizmu substancje, które przenikają przez skórę, dostają się do naszego krwioobiegu. I okazuje się, że w tym krwioobiegu zaczynają, można powiedzieć, szaleć, to znaczy na przykład wpływają na układ hormonalny. Okazuje się, że przenikają również do płodu, jeżeli kobieta jest w ciąży i smaruje się takimi kremami. Więc
z jednej strony mamy mit, z drugiej strony bardzo daleko idące skutki zdrowotne tej przedziwnej wiary w naukę. Od razu chcę powiedzieć, i jedno, i drugie odkryli naukowcy. To znaczy i to, że promienie słoneczne są szkodliwe, i to, że stosowanie kremów ochronnych jest szkodliwe. W związku z tym nie chcę całkowicie wyrzucić nauki. Oczywiście nauka jest nam potrzebna. Tutaj bardziej chodzi o, sam zresztą jestem naukowcem i sam badam różne rzeczy. Natomiast to, o czym ja tutaj mówię, to chodzi o religijny stosunek do nauki. To znaczy, że traktowanie, branie tej odkryć, czy badań, czy jakichś odkryć naukowych jako rodzaju wiary objawionej. Piąty powód, dla którego warto studiować mity, to to, że mity mogą zaszkodzić całym systemom, czy całym instytucjom ogromnym. Takim przykładem takiego mitu jest mit o szlachetnym dzikusie. Zgodnie z tym, oczywiście autorem tego mitu jest Jean-Jacques Rousseau i generalnie ten mit twierdzi, że ludzie rodzą się dobrzy z natury, czyli szlachetni, i społeczeństwo może co najwyżej zepsuć tą ich dobrą naturę. Efekt tego taki jest, że na przykład szkoły nie przywiązują wagi do wychowania, do dyscypliny, do budowania silnej woli u dzieci i można powiedzieć, że w ten sposób robią im niesamowitą szkodę. W ten sposób ja myślę, że na tym micie oparty jest w ogóle cały system edukacyjny i jakby konsekwencje tego faktu zaczynamy widzieć w naszym społeczeństwie. W związku z tym to jest kolejny powód, dla którego warto poznawać tego rodzaju mity. To tyle, jeżeli chodzi o powody, dla których chciałbym, żebyśmy mówili o mitach. Oczywiście do mitów można podchodzić na bardzo dużo różnych sposobów. Zajmuje się nimi wiele nauk. Ja jestem psychologiem, w związku z tym będę głównie skupiał się na tym, jakie funkcje pełnią mity w naszym życiu psychicznym, w jaki sposób rozwiązują nam różne problemy, z którymi sobie radzimy lub nie radzimy, oraz do jakich prowadzą konsekwencji. Chciałbym zająć się bardzo różnymi mitami, i mitami religijnymi, i historycznymi, i biznesowymi, i zdrowotnymi, i tymi związanymi z klimatem. Także również jest dużo mitów psychologicznych. Cała masa różnych grup, kategorii tych mitów, o których warto mówić. Ponieważ zwykle dobrze jest, żebyśmy sobie dali jakąś definicję tego, o czym będziemy mówić, to znalazłem w Encyklopedii Brytanice taką definicję mitu, że mit to narracja symboliczna, zwykle nieznanego pochodzenia, przynajmniej częściowo tradycyjna, która pozornie odnosi się do faktycznych wydarzeń i jest szczególnie związana z wiarą religijną. Warto tutaj przypomnieć, i chciałbym o tym mocno to podkreślić, że w języku greckim są dwa określenia na słowo. Jest mitos i logos. Właśnie mitos to są takie słowa, które są opowieściami, które niekoniecznie są prawdziwe. Natomiast logos można często się tłumaczyć jako prawda, czyli to są te słowa, które są prawdziwe. Mówię o tym dlatego, że jest bardzo często myli się wiarę opartą na logos, a na prawdzie, z wiarą opartą na micie. Bardzo ładnie o tym napisał w książce Jezus z Nazaretu Joseph Ratzinger. Ja pozwolę sobie przeczytać taki fragment jego książki. Chrześcijaństwo nie jest mitem. To się rzeczywiście wydarzyło. Jezus nie jest mitem. Jest człowiekiem z ciała i krwi,
tkwi mocno w historii. Możemy się udać do miejsc, gdzie on bywał, dzięki świadkom możemy słyszeć jego słowa. Umarł i powstał z martwych, tak jakby tajemnica męki zawartej w chlebie czekała niejako na niego, by go objąć swym zasięgiem. Mity czekały na tego, z którym przedmiot pragnień stał się rzeczywistością. Myślę, że to pięknie pokazuje to, czym się religia chrześcijańska lub wiara, lepiej powiedzieć, chrześcijańska, nie tyle religia, pewnie będziemy musieli do tego rozróżnienia między wiarą a religią wracać, różni od zwykłych, różnych mitologicznych wierzeń. Chciałbym tylko dodać taką, można powiedzieć, drobną rzecz, mianowicie, jeżeli miałbym powiedzieć, dlaczego ja osobiście jestem tak przekonany do chrześcijaństwa, to powód jest taki, że wielokrotnie, i to widzę na każdym kroku, choćby w tym przykładzie, o którym mówiłem, z lękiem przed słońcem, że wiedza naukowa potwierdza wiarę chrześcijańską. To znaczy, że nie ma ani jednego punktu sprzeczności między jednym a drugim. Żadne badania naukowe, dobre, potwierdzone badania naukowe nie są w sprzeczności z żadnymi przekonaniami czy żadnymi prawdami wiary. Oczywiście jest bardzo dużo prawd wiary, których nauka nie potrafi wyjaśnić, ale to jest osobna inna sprawa. To znaczy nie, że ich nie ma, tylko nauka nie potrafi wyjaśnić. Natomiast nie ma niczego takiego, co byłoby w sprzeczności. Na koniec chciałbym tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że Państwo dołączycie do tego cyklu, będziecie go słuchać, dlatego że on naprawdę obejmuje rzeczy, które są niesamowicie ważne. Od kwestii religijnych, naszej relacji z Bogiem, poprzez relacje z ludźmi, relacje z instytucjami, w których mamy nasze dzieci, w których pracujemy, poprzez nasze zdrowie. Jest niesamowicie dużo miejsc, w których mity sprawiają, że nasze życie nie jest tak dobre, nie jest tak sensowne, jakby mogło być. W związku z tym zapraszam gorąco do słuchania kolejnych odcinków. Dziękuję bardzo.